A dzisiejszy odcinek jest dla mnie takim podsumowaniem osobistym jako fotografa ślubnego roku 2020. Oczywiście jeśli oglądasz później to pragnę przypomnieć, że był to rok pandemiczny, także był to zdecydowanie trudniejszy rok niż wszystkie inne dla fotografa ślubnego, ale na szczęście jednak te śluby się odbyły. I właśnie pokażę Wam dzisiaj zdjęcia, które są moimi osobiście... Najulubieńszymi, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. To znaczy, że to nie są zdjęcia według mnie najładniejsze, chociaż takie też się znajdą, według mnie najładniejsze z ubiegłego uroku, ale przede wszystkim takie, do których mam sentyment, które opowiadają jakąś fajną historię i po prostu są dla mnie osobiście ciekawe. Ślub Dary i Dawida, zdjęcie z przygotowań i to zdjęcie chciałem umieścić w tym rankingu, ponieważ jest dla mnie dość ciekawe, bo tak naprawdę czekałem dokładnie w tym miejscu, gdzie widzicie, z aparatem, aż stanie się coś. Tak naprawdę nie miałem w ogóle pojęcia, co, co chcę osiągnąć tym kadrem. Po prostu czekałem tam, czekałem i nagle Daria się dokładnie w tym miejscu schyliła. Nie pamiętam po co, chyba po kolczyki i naprawdę wyszedł według mnie bardzo ciekawy kadr. Oczywiście góra zdjęcia mogła być mniej mglista, bardziej ostra, ale nie czepiajmy się, według mnie i tak jest naprawdę świetny kadr. Pierwsza sesja, którą w końcu można było wykonać po tych wszystkich wiosennych obostrzeniach, była z Nikolą i z Grzegorzem. Bardzo lubię ten kadr, bo jest taki. Swobodny, niewinny, ale jednocześnie fajnie się tak to rozpływa, jeśli chodzi o górę kadru, bo było tam chuchniętych obiekty, więc to jest taki fajny flow tego zdjęcia. Są zrelaksowani, jest takie naprawdę luźne, fajne, takie jakie powinno być zdjęcie, według mnie letnie, z sesji narzeczeńskiej. To od razu jest to takie zdjęcie, powiedzmy lekko historyczne, bo pokazuje właśnie, że w ubiegłym roku 2020 już mieliśmy. Jak chyba pierwszy raz w historii, wiele ślubów ogrodowych robionych u siebie, nie, nie na żadnej sali. I to takie zdjęcie, właśnie myślę, dobrze podsumowuje właśnie ten okres. Fajna, swobodna impreza w ogródku, tu jeszcze przy, przy w ogóle świetle księżyca. Było to dość ciekawe wyzwanie, jeśli chodzi o doświetlenie tych zdjęć. Myślę, że w miarę fajnie się to udało. Ogólnie jest ekspresja, jest energia, ale przede wszystkim właśnie chciałem uwiecznić to, że w roku 2020 było wiele branych ślubów ogrodowych, i to był naprawdę ciekawy trend. Magda i Łukasz, zdjęcie Magdy z przygotowań. Zdecydowanie jedno z najciekawszych, jakie robiłem. Było one inspirowane innym zdjęciem, ale myślę, że wyszło naprawdę fajnie i oryginalnie. W prawym dolnym rogu widzicie pryzmat, który trochę jeszcze dodał głębi tego, temu zdjęciu, trochę je tak że tak powiem dodał trochę też chaosu, ale właśnie o to chodziło, że to zdjęcie nie było też takie jednowymiarowe i myślę, że fajnie to się udało. Czarno-biała wersja według mnie bardziej, do mnie osobiście bardziej przemawia, wiem, że do Magdy bardziej kolorowa, ale ja lubię właśnie ten klimat taki tajemniczy, który dzięki temu wyszedł. Tu już zdjęcie chwilę po first looku, z przodu śniechnięty Łukasz, z tyłu tańcząca Magda, fajne otoczenie, fajnie pokazuje radość z, z zobaczenia swojej drugiej połówki na chwilę przed ślubem, naprawdę fajne. To już zdjęcie kilka godzin później, również z tego samego ślubu, jak możecie zobaczyć, Lubię to zdjęcie, Jest, bo jestem fanem kolorów komplementarnych, to Wam nie muszę mówić. Lubię właśnie pomarańcze i w tle niebieskawe odcienie i tu naprawdę to super wygląda, fajnie kontrastuje. Mieliśmy tutaj taką przypadłość, że w, w lokalu był napis Love, ale stworzony właśnie, widzicie, ze zwykłych żarówek a nie z ledowych, więc miały one fajnie pomarańczowy odcień. No i fajnie to właśnie, myślę, zrobiło cienie na ich twarzy. Naprawdę fajny klimat. A gdy przejdziemy chwilę dalej, to już szliśmy z powoli na mini sesję i to już były momenty, kiedy jeszcze słońce prześwitywało i głównie wybrałem właśnie ze względu na te twarde światło z tyłu, które tworzy fajne kształty. Naprawdę dało to fajną różnorodność temu zdjęciu. Magda tutaj fajnie pozuje, poważna mina, właśnie te, 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 te słońce z tyłu i naprawdę łącznie daje to naprawdę ciekawy kadr. Chwilę potem byliśmy w lesie, no i. E, chyba nie było lepszego zdjęcia, żeby pokazać e, ciekawe zjawisko Magdy, że ma e, różny kolor oczu i naprawdę świetnie to wygląda. Było zdjęcie naprzeciw słońca, co rzadko robię, ale w tym wypadku naprawdę myślę fajnie. Fajnie to wyszło, bo oddzieliło postać od stła i w tym wypadku z tym bukietem, którym dosłania stworzyło naprawdę ciekawy, klimatyczny, lekko tajemniczy klimat. Właśnie, klimatyczny klimat. Przechodzimy dalej, ślub e, Klaudii i Pawła. I to jest zdjęcie na przygotowaniach Pawła. I co tu się stało? Po prawej to jest jedna druga firmy filmowej Gentleman Productions, których oczywiście pozdrawiam. Z lewej strony świadek Pawła. No i mamy niezwykłą bekę, bo znaczy ja też miałem, ale akurat jeszcze zrobiłem zdjęcie, bo nie rozumieliśmy pewnego dodatku, który był do sfotografowania. I okazało się, że w ogóle chyba się tam zupełnie przypadkowo i wszyscy mieli ogromny śmiech, bo się bardzo zdezorientowani, nie wiedzieliśmy czy to fotografować, czy nie. Fajnie wyszedł Wieloplan, uśmiechnięty Paweł, bo również jest z tego śmiał, że to, to, to tak właśnie było trochę przypadkowo. To naprawdę darze duży sentyment to zdjęcie, bo naprawdę był w tym mega śmiesznie. Z Wesela są jeszcze dwa naprawdę fantastyczne, według mnie ekspresyjne kadry, gdzie fajnie się wszystko łączy, wszystko jest wypełnione. Jest to pierwszy, właśnie jest ten czarno-biały. I drugi z rozmyciem lampowym, jak Paweł pokłonuje grawitację. Naprawdę dwa bardzo fajne zdjęcia, które lubię z tego wesela. I przede wszystkim te, te wszystkie emocje, które z niej wychodzą, naprawdę fajnie fotografują klimat, jaki wtedy panował. Gdy wziąłem ich na mini sesję, były to moje jedne z pierwszych eksperymentów z y, słuchaniem w obiektyw. Naprawdę pokochałem tą technikę, i chyba to zdjęcie, i to drugie pokazuje, że naprawdę jest z niej ogromny potencjał, żeby stworzyć sztuczną mgłę. I właśnie takie, te zdjęcia mi się z tym kojarzą z taką fajną, glistą atmosferą. Naprawdę ciężko mi wyrazić słowa, dlaczego te zdjęcia tak lubię, ale naprawdę uwielbiam je. Dalej mamy wesela Jagody i Szymona. no i zdjęcie, które musiało się znaleźć choćby ze względu na e, moją miłość do serialu e, Dom z papieru, oczywiście, ale ogólnie myślę fajnie, tutaj widzimy, jak w dymie się roznosi e, chyba tu była woda, która. Nie, co to, to było? Co się z tego wydostywało? Nie powiem wam dokładnie, no ale widzicie, jest fajna ekspresja. Pozdrawiam DJ Adrisa, no i bardzo lubię to zdjęcie. Przechodzimy do ślubu Weroniki Marcina i mamy zdjęcie z sesji, które jest tak naprawdę robione wokół, nie chcę nazwać czego firanką, bo to chyba nie jest firanka, ale coś, coś takiego, co zwisało właśnie po pobliżu sali weselnej i myślę, że to zdjęcie jest fajnym dowodem, że naprawdę nie musi mieć jakiegoś wybitnego tła na sesji, żeby zrobić ciekawe zdjęcie, bo mieliśmy dużo, dużo zdjęć Tamtego dnia robionych właśnie z takich sesyjnych, ale to najbardziej polubiłem. A właśnie ciekawe jest to, że tylko i wyłącznie jest tutaj biała zas właśnie, to jest zasłona. Zasłona, która ich otacza. Fajny klimacie zrobił. Czarno-białe, zamknięte oczy. Myślę, że naprawdę dobrze to wyszło. Tak samo jak myślę, że fajnie wyszło zdjęcie z innymi ogniami, właśnie z tego wesela. Lekkie pochylenie partnerki jest dość nietypowe. Fajnie, fajnie wyszło według mnie też odbicie to od dołu. Ogólnie wiadomo, zdjęcia z ogni wszystkie wyglądają super, no ale te muszę jakoś tak trochę wyróżnić. Mówi się, że jeśli chce się zrobić fajne zdjęcie z wesela, to po prostu wyjdź na zewnątrz, a nie siedzieć w sali i myślę, że to jest idealnym dowodem, jak widzicie już tutaj w późnych godzinach goście świetnie się bawią, śpiewając piosenki no Naprawdę fajnie było w tym uczestniczyć i sfotografować to, myślę, również. Pamiątka na pewno z tego jest. Teraz przechodzimy do ślubu Pauliny i Olivera, i myślę, dwa fajne zdjęcia pokazujące, jak wiele luzu może być po prostu na przygotowaniach. pierwsze czarno-białe, drugie kolorowe, już zdjęcie grupowe. Jak widzicie, wszyscy tutaj ubrani bardzo elegancko i pantata, że tak powiem, na luzaka. I naprawdę było to mega śmieszne, mega fajne, że można że nie musi być koniecznie spięta atmosfera na przygotowaniach, ale może być naprawdę i rodzinnie, i bardzo zabawnie. I teraz będziemy mieć kilka ujęć z wesela. No, bo impreza była niesamowita, głównie myślę z tego powodu, że wiek uczestników był dość niski, tak samo jak pary młodej i to, prze, to, to sprawiło, że impreza była naprawdę fantastyczna. Było naprawdę super, super światło od DJ-a, którego pozdrawiam, Artura Mazurka. I te trzy zdjęcia właśnie myślę najlepiej oddały klimat tej imprezy i naprawdę bardzo i lubię, bo jest w nich energia, jest młodość, żywotność, jest naprawdę wszystko. Bardzo lubię te trzy zdjęcia z wesela. Chwila przerwy weselu i wyszliśmy na mini sesję i bardzo lubię klimat, który powstał taki trochę mi się kojarzy z Harrym Potterem, nie wiem czy słusznie. Te wszystkie światełka musiałem bardzo szybko ułożyć, gdzieś plątać w drzewa. Dlatego może nie są one idealnie ułożone, ale mimo wszystko podoba mi się to jak i razem to wszystko stworzył klimat. Patent, że pani moda trzymała światełka, które szły wprost w obiektyw. Właśnie stworzył fajną taką trójwymiarowość tego zdjęcia. Ogólnie takie myślę, fajne, klimatyczne, bajkowe. Aha, no i wracamy jeszcze do wesela. Tym razem pani moda pokonała grawitację. Oczywiście jest ono nie do końca ostre. Jest można nawet powiedzieć, mydlane, ale umówmy się, to właśnie daje tego klimatu temu zdjęciu, tutaj frywają włosy tutaj noga wychodzi za obiektywą, tutaj jakieś ręce no, jest naprawdę coś fajnego w tym zdjęciu i może nie jest ostre, ja naprawdę nie są wszystkim Spominamy o Arturze Mazurką, to tutaj dostał taką fotę, lubię przede wszystkim w tej fotce, że jest niezwykle symetryczne jeśli spojrzycie to mamy trzy światła idealnie, obok, idealnie, jeśli chodzi o rozłożenie, mamy światła DJ skie mamy nawet lampy, które ogólnie jakoś tak jest to ciekawie symetrycznie zrobione dlatego bardzo polubiłem to zdjęcie no i oczywiście Artur, szacunek wiadomo. Chwilę potańczyliśmy i tutaj mamy zwieńczenie pewnej akcji, która miała na weselu, a miała, to była taka akcja, że panna Model swoimi przyjaciółkami użyła układ taneczny dla swojego, swojego już męża. One się fajnie przebrały i potem uznaliśmy, że zrobimy jeszcze jaką pojątkowe zdjęcie właśnie z tymi osobami, które tańczyły. No, i ogólnie taki wydźwięk zdjęcia jest myślę dość ciekawy. opisałem to na Instagramie, że to wygląda właściwie, pokazuje jak bardzo potrzebne jest wsparcie od bliskich na, na, na przed, przed ślubem i właśnie podczas tego ślubu. I to zdjęcie myślę super to obrazuje, jak widzicie. Jest fajnie, fajnie wystrojone, bardzo klimatycznie oświetlone drzewa, huśtawka. No, i te ręce na panie młodej, naprawdę myślę, że ogólnie zdjęcie jest fantastyczne. Jeszcze z tego, co znalazłeś swoje miejsce w tym rankingu, dwa zdjęcia z szaleństwa. Gitarowego, tak zwany, polega to na tym, że DJ puszcza piosenkę ACDC Highway to Hell. Dziewczyny czy inni goście dostają gitary i sobie na nich grają w powietrzu. No i naprawdę wychodzą z tego bardzo dynamiczne, fajne zdjęcia, i na, myślę, że zasługują też na znalezienie, na, na znalezienie się w tym rankingu. Drugie zdjęcie, właściwie obydwa, są wykonane metodą rozmycia tła lampą, i naprawdę, w tym, w tym właśnie, w tym wypadku, myślę, że bardzo fajnie co ze sobą gra. I buczy. Tak samo jak ACDC fajnie gra swojej piosenki. W tamtym roku bardzo dużo zacząłem eksperymentować z zdjęciami z przygotowań na dworze. Na przykład w tym wypadku mieliśmy do wyboru albo ciasny hotel, w którym za bardzo nie było miejsca nawet zrobić zdjęć, albo fajny ogródek. Zachęciłem parę modą, właściwie tutaj pana młodego akurat, bo tutaj w tym hotelu był tylko pan mody. Zachęciłem, żebyśmy wyszli na dwór i tam żeby przygotowania. I myślę, że efekt jest fantastyczny. Tutaj na tym tle drzewa, tych rozległych gałęzi, myślę, że naprawdę Raden to ma świetny klimat i Naprawdę polecam robić zdjęcia z przygotowania na dworze, jeśli jest lato i jeśli jest to możliwe. Chwilę później byłem już u pani młodej, czyli u Kasi, i zrobiliśmy takie zdjęcie z welonem. No i jest w tym zdjęciu coś, coś magicznego, nie potrafię do końca, do, do końca powiedzieć co, ale jest w nim coś, co naprawdę sprawia, że je ogromnie lubię. Tutaj przechodzimy do ślubu Kasi i Roberta. No i powiem wam tak, gdy zobaczyłem ten napis, to było jeszcze no, chwilę po rozpoczęciu się pandemii, więc nastroje były takie sobie, że tak powiem a jednak ta pani nosząc taką maseczkę, no po prostu sprawiła u mnie ogromny uśmiech i myślę, że jest to fajne zwieńczenie. Takie zdjęcie pokazujące właśnie z czym będziemy kojarzyć rok 2020. Co prawda z pandemią, ale też z tym, że kiedyś będzie dobrze. Z sesji z Kaszą i Roberto mam dwa zdjęcia. Jedno pokażę na koniec. Być może ten, kto oglądał Poprzedni mój odcinek z ubiegłego roku wie dlaczego na koniec, a na razie skupmy się na tym. Jest to pierwsze zdjęcie. Eee, bz, co ja mogę powiedzieć? Zawsze chciałem zrobić zdjęcie Illuminati, no i zrobiłem, i myślę, że już naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajne. W Złotą godzinę jest mamy fajną separację między postaciami, postaciami. Oczywiście parą modą, może tak to ładnie nazwę, atłem No i ogólnie. <laughs> fajne, nie? <laughs> I tyle. <laughs> To był ogólnie ślub, na którym spotkałem swoją parę z ubiegłego roku i niezwykle fajnie było z nimi porozmawiać, pośmiać się, ale też postanowiłem zrobić im małą niespodziankę i zrobiłem to zdjęcie. A dlaczego zrobiłem to zdjęcie? Spójrzcie na to. To było zdjęcie, które powstało właśnie rok, od, mniej więcej od tamtych zdarzeń na ich ślubie, i chciałem właśnie odtworzyć to samo, co zrobiliśmy właśnie na ich ślubie rok później, na ślubie ich znajomych. I myślę, że fajnie to wyszło, mam na tego zdjęcie ogromny sentyment. Chyba rozumiecie dlaczego. Wracamy znowu do tej pani, tym razem na weselu. No, co co dużo mówić, widzicie, że e, można być eleganckim w każdej sytuacji. Może w taki sposób to ujmę i na tym skończę. Przechodzimy do wielkiego dnia Angeliki i Pawła i mamy zdjęcie z przygotowań, które jest bardzo niecodzienne, ponieważ chciałem tu chwycić Żwianek. Ale akurat tak się złożyło, że na stole u Angeliki leżała taka tektura, chyba. W każdym razie uznałem, żeby to bardzo fajna tekstura do zrobienia tego zdjęcia, plus jeszcze te lampki lekko świecące. Myślę, że jest to fajne, oryginalne zdjęcie tak zwanych detali. A przechodząc już do sesji, którą wykonałem Angelikce i Pawłowi, to mam tutaj trzy zdjęcia, albo właściwie cztery, ale zaczniemy na przykład od tych trzech. Pierwsze z lampionami, fajnie, fajne tło się tułożyło, ogólnie fajny kat. Tak mi wydaje mi się, że fajniej wyszło. Mamy zdjęcie z rowerem, które było kompletnie szalone, naprawdę zwariowane i mega podziw dla nich, że podołali temu wyzwaniu, bo myślę, że było tego warto, patrząc na to zdjęcie. I ostatnie takie. Myślę ciekawe. W sensie, widzicie, lampion. Lusterko z Just Merit i w tle Oni. Myślę, że jest tajemnicze i na pewno chciałem również o niej wspomnieć w tym rankingu. I ostatnie, już robione pod wieczór. Jak widzicie, możecie poznać tą scenerię właśnie z poprzednich zdjęć, bo już było to zdjęcie z przyjaciółkami i, pani, i, i panią młodą. Jest to to samo miejsce, tym razem właśnie trochę inny kadr. Gryzienie Noska, czyli moja ulubiona poza, którą wynalazłem w ubiegłym roku. Dalej czekam na wniosek patentowy, aż się przyjmie, no ale póki co po prostu mogę robić to, co robić, czyli robić właśnie tego typu zdjęcia, bo są śmieszne, bo są fajne i zawsze się ludzie przy nim dobrze bawią. O Weselu w Ogrodzie Wam już wspominałem na początku mniej więcej filmu, ale kilka miesięcy później z, z tą parą, czyli z Anetą Ibarzeję, miałem sesję. No i chciałem tu wyróżnić dwa zdjęcia. Pierwsze właśnie takie z oddali, takie trochę dronowe, choć drona tu nie było ale fajne długie cienie i ogólnie taka trochę abstrakcja, że pustynia błędowska w lato i są tam sami. Jeśli byliście na pustyni błędowskiej w lato, wiecie, że jest tam mnóstwo fotografów, mnóstwo, mnóstwo zwiedzających, więc trochę abstrakcyjne zdjęcie, ale samo to, że właśnie fajnie biegną po środku niczego, że tak powiem, fajnie według mnie wygląda i się załapuje tutaj. Drugie zdjęcie już, to jest końcówka zachodu słońca. Myślę, że jest to najcieplejsze zdjęcie, jakie można kiedykolwiek zrobić, Według mnie jest już absolutny max, ale jak widzicie ten max fajnie wygląda i jest myślę bardzo romantycznie, i intymnie. Fajne zdjęcie wyszło. Przechodzimy do ślubu Martyny i Radka, choć tu jeszcze Martyny i Radka nie ma, ale za to jestem ja i mój ulubiony autoportret z ubiegłego roku. No jakby musiałem to tu wstawić, bo myślę, że jest to zdjęcie dość sympatyczne. A już tak na serio to wchodzi tutaj zdjęcie z bramy. To jest chyba tradycja tylko i wyłącznie na Śląsku. Zabicie mnie, ale nie wiem o co w niej chodzi. Ale to przebranie naprawdę yy, przykuło moją uwagę, więc stwierdziłem, że zasługuje na ten ranking i jest fajne zdjęcie. Top 2020. Przechodzimy do mini sesji. Co prawda było dużo bardziej romantycznych kadrów yy, z tego konkretnie miejsca, ale to mi się podoba. Jest im takiego coś fajnego. Jest takie lekko, drapieżne, lekko. Lekko zabawne, jest naprawdę fajne, i mimo wszystko jest to moje ulubione. Mimo, że kilka innych zdjęć naprawdę było bardzo, bardzo fajnych, romantycznych i intymnych, tak to jakoś jest moje ulubione z tej sesji. Wracamy na salę wesenną i mam takie zdjęcie z obsługą i lokalu, i z DJ-em, i z filmowcami, bo naprawdę wszyscy się tego dnia bawiliśmy świetnie. A to jest w sumie rzadkie, żeby wszyscy byli tak bardzo zgraną ekipą tego dnia a byliśmy, myślę, i, i postanowiliśmy to uwiecznić, dlatego jest dla mnie takie zdjęcie sentymentalne. Nie ma nic wspólnego z moją fotografią, no ale jednak chciałem je wstawić, bo naprawdę dobrze to wspominam. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem. Ale tu już wiem, jak do tego doszło. Oczywiście ta sama sytuacja, czyli ACDC Highway to Hell. Dajemy dmuchane gitary, no i kadry wychodzą naprawdę fenomenalne. Ludzie się na maksa rozluźniają i bawią na maksa. No i tutaj myślę te oświetlenie napisu miłość też fajnie jeszcze dało taką coś oryginalnego tego kadru, fajny według mnie kąt zrobienia zdjęcia, no i ogólnie jest dynamiczne, jest ciekawie, jest fajnie, jest zabawnie. U Martyny i Radka postanowiliśmy z filmowcami zrobić dość nietypowe zdjęcie z ogniem, jak widzicie są te schody i goście są obok, ze względu na to właśnie, że jest to coś innego i myślę, że fajnie wyszło to zdjęcie, chcę pokazać, bo myślę, że to pójść spokojna. spokojnie na jedno z najlepszych zdjęć z 2020 roku, moje. Przechodzimy do ślubu Ani i Roberta i oczywiście pozdrowieniem dla DJ-a Mr. Kurpa, który jest DJ-em, który jest po prostu typem DJ-a, który lubi, który ma dystans do siebie, fajne oświetlenie, naprawdę dobrze się z nim gada, pracuje. No i mogą powstać właśnie takie ciekawe zdjęcia, które potem mogą trafić do rankingu. Także pozdrawiam i jedziemy dalej. Nigdy bym nie pomyślał, że zdjęcie grupowe może znaleźć się w takim właśnie moich osobistych, najlepszych zdjęciach, ale tutaj Flara od słońca wyszła tak fajnie w obiektyw, tak to się fajnie złożyło. Że jest w tym zdjęciu coś takiego, że mogę je nazwać jednym z, jednym z najlepszych zdjęć. Eee, po prostu, no myślę, że jest to rzadkie zjawisko, że tak fajnie flara wejdzie w obiektyw. Więc witamy tutaj zdjęcie grupowe. Wiem, że na tym zdjęciu w ogóle ledwo co widać tam parę modą, ale no, ja lubię takie zdjęcia, które nie mówią wszystkiego od razu. Wprowadzają taką nutkę tajemniczości, i to jest zdecydowanie tego typu zdjęcie. Fajny w ogóle bardzo budynek Szyb Maciej do robienia zdjęć. Jak widzicie, jest tu, mamy tutaj szklane ściany, że tak powiem, i, i można to fajnie wykorzystać na przykład w windzie. No i takie zdjęcie tu powstało. Potem poszliśmy jeszcze na sam, e, sz, sam, sam szczyt tego Szybu Maciej <grych> i zrobiliśmy takie zdjęcie, jak widzicie, jest dość nietypowe, bo z bardzo wysokiej perspektywy fajną tutaj słońce zaświeciło naprawdę powstało bardzo bliskie, romantyczne zdjęcie, które bardzo, bardzo lubię Sala weselna, jak widzicie, tego szybu jest naprawdę równie ładna, dlatego zrobiłem odbicie lustrzane od dołu telefonem i wyszło naprawdę fajne i prezowe zdjęcie. Przechodzimy do ślubu Dominiki Józefa, przygotowania Dominiki i jej, jej druchny, które <laughs> niezwykle dobrze się bawią, walcząc na poduszki, gdy Dominika po prostu siedzi i czeka aż to się skończy. No, myślę, że po prostu zdjęcie jest niezwykle urocze, dlatego powinno się tu znaleźć. Chwilę potem na sali weselnej. Otrzymałem propozycję od tego młodego pana z lewej strony, czy mógłbym zrobić zdjęcie jemu i jego przyjacielowi. Kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać, ale jak zobaczyłem właśnie, co tutaj się stało. To mnie kompletnie zamurowało. Chcieli. Co wam co o tym powiedzieć? No. Katrin czy James Bonda piją herbatkę. No, było to niezwykle zabawne, ale myślę, że, że też fajne. Chwilę później mogliśmy ujrzeć pierwszy taniec z Dominiki Józefa. I był to chyba najpiękniejszy pierwszy taniec, jaki widziałem. Była cała choreografia, her Hare... był taniec, piękny. I jest to zdjęcie. Myślę, że jest fajnie oświetlone światłami DJ-a ciepłymi. To zawsze jest ogromny plus. No i to powstało takie coś. I myślę, że jest naprawdę dobre. I witamy się z Weroniką i Dawidem. I ich zdjęciem sesyjnym, które ma taki bardzo klimat dla mnie z lat 80., -tych, 90. -tych. W każdym razie ma taki klimat z starego zdjęcia fajnie nam słońce świeci od tyłu i no jest w nim coś takiego, co mi się podoba. Szeroki obiektyw 24mm dał mi naprawdę fajną, fajną perspektywę dla robienia zdjęć na sali weselnej. Myślę, że to jest fajny przykład. willa Słoneczna w Dębowcu i dzięki właśnie użyciu szerokiego obiektywu mogłem tak pokazać jakby wejście do sali i też wszystkie światełka, które są gór zamontowane, fajnie jeszcze zaświeciło nam obiektyw świata DJ-skie DJ i powstało tak to zdjęcie. Plus jeszcze z zabawy również 24 czwórka. Fajnie się goście bawią, fajnie jest to uchwycone, i tyle. No. Pozdrawiam. I jeszcze na chwilę przed północą powstało zdjęcie, które miało, na zdanie, mieć przede wszystkim symetrię, i myślę, że to się udało. Chciałem również tego pana uchwycić, bo był naprawdę chyba najlepiej bawiącym się uczestnikiem tego wesela i zasłużył na. Takie zdjęcie ekstra i myślę, że wyszło naprawdę ekstra. Jestem z niego bardzo zadowolony. Widzicie jego ręce, trzymają światło DJ. skie Tak trochę wyszło śmiesznie. Naprawdę uwielbiam to zdjęcie. I to jest chyba moje ulubione zdjęcie, jeśli chodzi o tańce weselne. Witamy się z Julitą i Maciejem. Od razu przechodzimy do mini sesji, ponieważ była szalona, byli naprawdę mega pozytywni, entuzjastyczni i myślę, że to widać na zdjęciu, ale jeszcze lepsze, według mnie jest zdjęcie z ogniska. Miałem taki że tak powiem, byłem na weselu, porobiłem zdjęcia na weselu, ale chciałem mieć coś jeszcze ekstra i zobaczyłem, że przed salą weselną są ogniska. I poprosiłem e, Julitę, żeby zebrała swoje przyjaciółki, żeby potańczyli trochę przy ognisku i właśnie powstało, powstało kilka takich zdjęć. Jedno chcę pokazać, bo myślę, że jest naprawdę ciekawe. Tak samo ciekawe wyszło zdjęcie z Oczepin. No, myślę, że Maciek trochę się zapomniał i troszkę za nisko, e, trochę za mocno pociągnął głowę i do tyłu. Nic się nie stało od razu, mówię, ale wyszło bardzo, myślę, fajny, ciekawy, zjawiskowy kadr. Dalej sesja Martyny i Wojtka i zdjęcie antygrawitacyjne, myślę, że nic znaczyć, nic ująć. Fajne, mi słońce zaświeciło od tyłu, fajna pusta przestrzeń. No i Martyna, która lewituje bardzo wysoko. Monika i Piotr, i ślub, a właściwie przygotowania. I mam dla Was dwa zdjęcia do pokazania. Obydwa na dworze. I właśnie myślę, że one fajnie pokazują, jak ciekawe rzeczy można robić, gdy mamy przygotowania na dworze. To prawda, jest to trudniejsze, jeśli chodzi o organizację, ale zobaczcie, jak różne mogą być fajne kadry. Potem ze ślubu również chciałbym wyróżnić ich zdjęcie, bo mieliśmy księdza, który naprawdę miał ciekawe pomysły. Ciekawe rekwizyty i myślę, że jest to po prostu interesujące, ciekawe zdjęcie, nietypowo na pewno. Bardzo fajnie udało mi się uchwycić według mnie ich również pierwszy taniec, mamy sukienkę, która praktycznie jest na pełnej szerokości kadru. Dobra, może czy czwarte, 4 piąte, ale w każdym razie fajnie tak się pokrywa i fajnie robi taki trochę efekt od dołu, jest uśmiech, jest energia, chyba tu był jeszcze obrót w ogóle dookoła osi i myślę, że naprawdę fajnie wyszło. Ładny jest również klimat z lampkami. Z tą zieleniną, no i goście z tyłu obserwujący. Fajny, pełny kadr. Minisesja z ich udziałem była, myślę, bardzo owocna. Powstały trzy kadry, które niezwykle lubię. Pierwsze takie plecami do siebie, drugie podczas tańca z złotej godziną. No i trzecie takie bardzo, chyba się mówi, industrialne. W każdym razie trzy kadry, które niezwykle lubię i naprawdę, szczególnie to pierwsze odwrócone plecami miało ostrą walkę o miano najlepszego ze wszystkich zdjęć do 2020 ale delikatnie ją przegrało z dwoma innymi zdjęciami, ale o tym będzie na końcu filmu. Potem wracamy na salę weselną no i mamy jeszcze jedno zdjęcie, myślę fajnie pokazujące zabawę. Jest energiczne, jest śmieszne i myślę, że tyle wystarczy i ogólnie fajnie technicznie. Na samym początku filmu pokazałem wam Darię. Dawida nie było, ale było to ze ślubu Darii i Dawida. I nie pokazałem żadnego zdjęcia z wesela, ponieważ wesele mieli oni później. I właśnie teraz widzicie zdjęcie z wesela, no co tu dużo mówić, no myślę, że fajnie wyszło, wszystkie nogi są do przodu i tutaj taki e, mniejsza postać, która próbuje tańczyć razem z dorosłym. myślę, że naprawdę śmiesznie to wygląda i jest fajny. Zrobiliśmy jeszcze z filmowcem fajne oświetlenie sztuczne od tyłu, które sprawiło, że mamy fajne zarysowanie, właśnie pary młodej, i bardzo myślę, intymne, ciekawe zdjęcie. Też jedno zdecydowanie z moich ulubionych. To, co możecie zrobić, gdy macie jakieś fajne światełko u góry, to właśnie zdjęcie tego typu, żeby zrobić obrączki, bo wtedy fajnie nam się rozumie tło i powstaje właśnie zdjęcie, jak te, które naprawdę wydaje mi się, że fajnie wygląda. Wiecie, że lubię wzruszające zdjęcia, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę. Tutaj No Daria chyba stworzyła najmocniejszy, najsilniejszy, jeśli chodzi o oddziaływanie emocjonalne kadr, właśnie z podziękowaniem dla rodziców z 2020 roku. Nic za nie sująć. To mamy wesele Karoliny i Dominika i myślę dwa bardzo interesujące kadry. Pierwsze, <ścoughs> skaczący być może przyszły pan młody, nie wiem, skaczący między światłami, myślę, że fajnie to wygląda, jest dość zabawne. I drugie zdjęcie, na którym pewnie zastanawiacie się, co tu się odwaliło, i wam nie jestem w stanie powiedzieć, nie mam do tego pojęcia, co tu się stało, w jaki sposób ten kas powstał, czemu, jest takie, czemu są takie kolory, czemu jest takie dziwne, ale myślę, że w tym, w tym dziwactwie jest coś takiego, co przyciąga, i no jest to zdjęcie, które naprawdę lubię. Długo upragniony ślub Edyty i Kamila w końcu się mógł spełnić. I właśnie podczas przygotowań edyty zrobiłem taki kadr. Zauważcie, że po bokach są framugi drzwi, framugi drzwi, dzięki którym właśnie oko tak bardzo fajnie jest kierowane ku właśnie środkowi zdjęcia, gdzie mamy mnóstwo bieli, wisząca suknia obok zasłonki, no i edyta fajnie ją dotykająca, że tak powiem. Ale przede wszystkim właśnie chciałem zwrócić uwagę dla was, że... Dzięki symetrii tej drzwi, właśnie zdjęcie jest tak bardzo jakby wchłania oglądacza do środka, i dlatego właśnie chciałem wam je pokazać, bo naprawdę myślę, że fajnie to wyszło. Jeszcze jedno dla was, dla was mam zdjęcie z first looku, bo oddaje wszystkie emocje świata, jakie towarzyszą parze młodej, właśnie podczas tego zdarzenia. Naprawdę myślę, że warto te rzeczy robić, czyli first looki i je fotografować, bo powstają naprawdę wyjątkowe zdjęcia. Bo emocje jakie są, gdy po raz pierwszy się zobaczy. Swoją przyszłą żonę, no to naprawdę jest coś niezwykłego, i sam o tym się przekonałem. Po ślubie szybko udało nam się zrobić kilka zdjęć, i jest to jedno z takich, myślę, ciekawych, powiewający welon, który fajnie ich przysłania. Jest wszystko z bliska, jest takie ciekawe, jest takie interesujące. Nam no wszystkim, jak to już często mówię, klimat, jest klimatyczny klimat i to w tym zdjęciu mi się podoba, dlatego jest tutaj w tym rankingu. Potem na wesoło myślę, że udało się stworzyć naprawdę świetną symetrię. Fajnie według mnie też się udało doświetlić lampą to zdjęcie i ogólnie dlatego to zdjęcie tu jest, bo jest symetryczne, jest ciekawe. I ogólnie rzadkie, bo jak wiecie, podczas pierwszego tańca naprawdę ciężko zrobić tego typu symetrię. Wszyscy się ruszają, wszystko chodzi, para chodzi tutaj, para chodzi tam, tańczy sobie, siabadabadam. bada. A tu się udało, więc wam pokazuję. Gosia i Grzegorz, dwa zdjęcia, które naprawdę są według mnie niezwykle mocne, a są mocne, dlatego że była beznadziejna pogoda. I to jest taki paradoks, który być może wielu z Was już zna, że im gorsza pogoda, tym lepsze zdjęcia. I spójrzcie, pierwsze, pierwsze to. I drugie takie znowu z kuchającym obiektywem, fajnie rozmudał, taką mglistość temu zdjęciu trochę rozmazało, ale też dodało właśnie tego klimatu, który oczekiwałem. Dlatego, no i możecie też zobaczyć, że mają włosy wiane na wszystkie strony właśnie, ale dzięki temu, że była kiepska pogoda, wyszły niesamowite zdjęcia. Zdjęcie Nikoli z przygotowań przy oknie, ze światełkami, fajnie stworzyło nam się takie Przyciągające wzrok, zdjęcie. Myślę, że jest dość oryginalne i fajne, że tego Wam je pokazuje. Przepięknie udekorowana sala, to trzeba to wykorzystać i choćby kilka fotek po ceremonii zrobić. I właśnie powstało takie naprawdę fajne, boho, może rustykalne, nawet bardziej zdjęcie, które Wam pokazuje. To wszystko, a właściwie nie wszystko, bo czas na ostatnie dwa zdjęcia, które są moimi zdecydowanie ulubionymi. Jak teraz w tym filmie pokazywałem Wam ogólnie kilkadziesiąt najlepszych zdjęć. Tak, te dwa są według mnie najlepsze. Najlepsze i jeszcze raz najlepsze. Pierwsze to Gosi Grzegorza, ale widzicie, w trochę innym miejscu. Czarno-białe, myślę, że niesamowicie klimatyczne, naprawdę fajnie ułożona kompozycja, fajnie się oni splotli z tym tłem. Jest wiatr, jest klimat, jest wszystko, o czego oczekuję od zdjęcia, że było właśnie jednym z moich ulubionych. I drugie, The Best of the Best to jest to zdjęcie Roberta i Kasi. I chciałam powiedzieć pokrótce, jak ono zostało wykonane. Była mini sesja, wiadomo. Chodziliśmy sobie, szukaliśmy miejsc, i było tam takie właśnie szklane, szklany mały budynek. I nagle patrzę, że tam niesamowicie fajnie prześwituje jeszcze ostatnie promienie słońca. Ale jak widzicie. Właśnie ono prześwitało dokładnie w miejscu, w którym oni stali i jakoś szybko przyszło mi do głowy, że może zróbmy takie zdjęcie, że się trzymają za ręce przez szybę. Chyba skojarzyło mi się z taką reklamą Samsunga, która kiedyś była. Może znajdę, może Wam pokażę. Jeśli nie, to musicie mi zaufać, że było podobny klimat, tylko oni wtedy mieli w rękach telefony, że mogli sobie przesyłać zdjęcia zdalnie przez NFC. W każdym razie wykorzystałem ten motyw już bez telefonów. I powstało takie zdjęcie, które myślę, że jest niesamowite. Spójrzcie, jak fajnie, punktowo pada to jest światło, czyli słońce. I to myślę stworzyło niezwykły klimat. Jest to zdecydowanie moje ulubione zdjęcie i jestem naprawdę z niego piekielnie dumny. Jak bardzo nieskromnie to zabrzmi, jest to, według mnie, naprawdę genialne zdjęcie. I jest to zdecydowanie moje ulubione z 2020. I to już było na tyle. Wszystkie zdjęcia wam pokazałem, było i chyba nawet więcej niż rok temu. Jeśli miałbym zobaczyć jakieś trendy, które u mnie wystąpiły w 2020, których nie było w 2019, zauważyłem, że robię dużo cieplejszych zdjęć, dużo częściej korzystam ze sztucznej mgły, czyli słuchania do obiektywu i dużo, dużo myślę ciekawsze robię zdjęcia, jeśli chodzi o sesję. Tak jak w przygotowaniach ślubie i weselu nie zmieniło się zbyt dużo, tak naprawdę w sesjach widzę ogromny postęp i mam nadzieję, że ten postęp będzie się kontynuował. I że będę popełniał e, coraz mniej błędów, coraz fajnych zdjęć będę robił. Mam nadzieję, że wszystkie lekcje, które wyniosłem z tego roku, będę stosował również w kolejnych latach. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten film. E, proszę o łapkę, komentarz, subskrypcję, jeśli Wam się film podoba. Jeśli wyciągnęliście z niego coś dla siebie. Jeśli chcecie wesprzeć kanał finansowo, zapraszam do opisu, gdzie możecie kupić oszewski preset. A ja Wam już dziękuję. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!